Pierwsze czwartkowe spotkanie na boisku numer 1 już za nami. Śląskie Skłody Węgla wygrywałem 5-0 z Politechniką Śląską. Ze mną jest Dawid Wypych, gracz zwycięskiej drużyny. Gratuluję Ci tego spotkania. No i co, kolejne łatwe zwycięstwo, bardzo przyjemne. Czy jednak nie było aż tak przyjemnie, no bo tutaj pewnie dużo siły, dużo energii zostało włożone. No trochę nas zaskoczyli przeciwnicy. Myśleliśmy, że będzie łatwiejszy mecz, ale łatwo nie odpuścili. No. Jeżeli chodzi o rywali, to jakoś ich dozujecie, że ten jest trudniejszy, łatwiejszy, czy każdy rywal to po prostu kolejna przeszkoda? To znaczy, podglądamy sobie filmiki, obserwujemy jak grają i tak wyciągamy jakieś wnioski, nie? A czujecie jakąś presję przed takimi rywalami już, którzy są bardzo blisko gdzieś tam was w tabeli, czy w ogóle gdzieś tam po prostu gracie i gracie swoje? Każdy mecz swoje, o zwycięstwo walczymy i tyle. Zostały dwa spotkania, jesteście liderem, macie chyba 5 spotkań z rzędu wygranych, no tutaj fajnie byłoby dociągnąć tą serię do końca. W ogóle przyjmujecie jakieś inne scenariusze, że tutaj się może coś złego wydarzyć? No nie, my się ciśniemy na awans, no mam nadzieję, że te dwa mecze pójdą gładko i do przodu. Mhm. Jeżeli chodzi o twoją własną grę, co spowodowało, że zacząłeś grać w piłkę? Jak się zaczęła ta kariera? No to na podwórku po prostu graliśmy sobie, kopaliśmy tam codziennie i potem kolega zapytał, czy pójdziemy pograć do klubu, poszliśmy pograć do klubu, no i tak się kulo 17 lat. Miałeś jakiś ideał, do którego dążyłeś? Jakiś piłkarz albo zespół? Kibicuję w Barcelonie, no, na początku Ronaldinho był taki, nie? A teraz no oczywiście Messi. No w tym roku im troszeczkę nie poszło w tej lidze mistrzów. Myślę, że w przyszłym roku będzie znacznie lepiej, czy dalej ta klątwa będzie nad nimi ciążyła? Teraz wrócą bardzo głodni, także powinno być dobrze. Mam nadzieję, że będą wygrywali tak samo jak wy. Dzięki bardzo za rozmowę.